Witamy Was w trzeciej części, a witają Was Hieronim Duczmal i Maciej Michalski. Dzisiejsze zajęcia poświęcone będą trzeciemu rodzajowi literackiemu, dramatowi. Hirku, czy pamiętasz, kiedy byłeś pierwszy raz w życiu w teatrze? Pierwszy raz w życiu w teatrze byłem w szkole podstawowej. Ale to było takie spotkanie, bym powiedział, bardzo swobodne. Natomiast profesjonalnie spotkałem się już na studiach w Opolu, na konfrontacjach teatralnych, które odbywały się co roku. I tam miałem okazję zobaczyć grę aktorską z prawdziwego zdarzenia. Moim pierwszym spektaklem w teatrze profesjonalnym, który widziałem, to były Przygody zbója Madeja. Bodajże autorstwa Leguta, jeśli dobrze pamiętam. Było to w Teatrze Nowym w Poznaniu. Pamiętam, że byłem bardzo, przeżywałem ten spektakl. Kiedy do domu wróciłem, to odgrywałem przed mamą wszystkie sceny, które zapamiętałem, a zapamiętałem prawie wszystkie. I ta biedna moja matka musiała to wszystko oglądać. Mam nadzieję, że było to wtedy udane. I także mam nadzieję, że nasze nagrania tych lekcji również są bardzo udane. Nie bez kozery połączyłem dramat z teatrem. A dlaczego? To już zobaczycie za chwilę. Zapraszamy. Zapraszamy. Dramat. Po grecku drama. Ruch, akcja. Jest to jeden z trzech rodzajów literackich. Dramat ma swoje korzenie. W starożytnej Grecji, w obrządkach ku czci Dionizosa. W dramatach starożytnych dużą rolę odgrywał chór, który poprzez pieśń wprowadzał odbiorcę w bieg zdarzeń i pomagał mu zrozumieć pokazywaną sytuację. Dramat to rodzaj, który posiada wiele podgatunków i bezustannie ewoluuje. Za Arystotelesem przyjmuje się, że bezpośrednim źródłem dramatu była liryka chóralna, zwłaszcza dytyramb, którego stopniowe przekształcenia, głównie usamodzielnienie się przewodnika chóru w ramach uroczystości dionizyjskich, doprowadziły w VI wieku przed naszą erą do krystalizacji formy dramatycznej. Powstał dramat satyrowy oraz tragedia. Czasy antyczne ukształtowały dwa podstawowe gatunki dramatyczne. Tragedię, której najwybitniejszymi twórcami byli Aeschylos, Sofokles, Eurypides, a w literaturze rzymskiej Seneka Młodszy oraz komedię. Tu zaliczyć należy zwłaszcza sztuki Arystofanesa. W średniowieczu ukształtowały się rozmaite odmiany dramatu liturgicznego oraz gatunki z niego wyrosłe, jak misterium, miracle, moralitet. Na ich marginesie powstało intermedium, z którego wyrosła farsa. W czasach nowożytnych klasycyzm, zwłaszcza francuski, rozwijał przede wszystkim gatunki dramatyczne ukształtowane w starożytności, komedię i tragedię. Wybitnymi twórcami byli tu Corneille i Racine. Z połączenia elementów właściwych tragedii z pierwiastkami o charakterze komediowym powstała tragikomedia. Z tradycji teatru ludowego wywodziła się komedia dell'arte. W jakimś zakresie syntezą tradycji antycznej, formy ludowej i komedii dell'arte była komedia Moliera. Wybitnymi twórcami dramatu hiszpańskiego w XVI i XVII wieku byli zapewne Lope de Vega i Calderon de la Barca. Dramat angielski epoki elżbietańskiej rozsławił William Shakespeare. Sztuki te przełamały zdecydowanie kanon dramaturgii klasycystycznej, otwierając nowy nurt w dramacie europejskim, rozwijanym później w XIX wieku przez dramat romantyczny, choćby przez Wiktora Hugo, Alfreda de Musseta, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego. W XVIII wieku powstał dramat mieszczański oraz
melodramat. Moi drodzy, a żeby odejść trochę od treści historycznych, obejrzyjmy fragment autorskiego przedstawienia Jerusza w wykonaniu Stowarzyszenia Teatralnego Mundi, stowarzyszenia, do którego należą nauczyciele. Zwróćmy uwagę na formę dialogu i monologu w wypowiedziach postaci. Spektakl został nagrany podczas premiery w plenerach Gołuchowskiego Zamku jesienią 2018 roku. Dość już wiedzy. Bez nauki wystarczy materiału na tysiące lat. Ale ważne jest, aby utrwaliło się posłuszeństwo. Rządza władzy jest rządzą arystokratyczną. Byle rodzina, byle miłość, a już rodzi się potrzeba własności. Zabijemy tę potrzebę. Puścimy w ruch denuncjacje, szczerstwo, pijaństwo. Rozplenimy niesłychanie rozpustę. Każdego geniusza zdusimy w kolebce. Ale potrzebne są również i dreszcze. O to jednak zadbamy my, bo niewolnicy muszą mieć panów. Całkowite posłuszeństwo. Całkowite zabicie jednostki. Zrozumiałeś słowa namiestnika? Jesteś niewolnikiem. A czujesz się kimś lepszym? To jest zdrada. To jest pani Elisabeth. Chodź kolegać, kajem tylko za nim jego. Hej, ty też, ty skarbny słów, a ty też. Hej, to on też czeka gry. Idzie po prostu, skarbny słów. A jak mój jest wejść, hej, to on twój. Mówi, że wokół niego wrogowie. W Bogu pokłada nadzieję. Chce, by prawość i niewinność go uchroniły przed zgubą. Prosi Boga po grecku o zmiłowanie, bo jest samotny i nieszczęśliwy. Chcę, by mu grzechy odpuścił. To zapomina o tym świecie. A myśli o rzeczach niejasnych, bo wydumanych, bo niesprawdzonych. I wszystko tłumaczy świętością. Jest zwyczajnym oszustwem. Zważmy bowiem, o jakiej świętości mówili. Tej nierealnej, więc fałszywej. No ci. Porządek chce zmieniać. Nie zapominajmy jednak, że przeciwieństwem porządku jest chaos. Marzy mu się rewolucja, a więc zniszczenie i manowce. Przecież to wariat musi być. Szaleniec! Tacy są najbardziej niebezpieczni. Perły, my do mina w tłumie wolą, a mieli żyć się nie pewne. Kiedy wędziarem będzie z Nikordy. Egzekuarem Nikordy Melikia. W XIX wieku w okresie realizmu i naturalizmu powstał dramat z tezą. Miał charakter dydaktyczno-publicystyczny. Ukształtował się również dramat obyczajowo-psychologiczny. Tu przywołajmy dzieła Henryka Ibsena, Antoniego Czechowa, Gerharda Hauptmanna, Gabrieli Zapolskiej, Tadeusza Rittnera. Znaczną popularność zyskały formy teatru bulwarowego, zwłaszcza farsa. W dramacie późniejszym uległy zatarciu tradycyjne podziały gatunkowe.
Na plan pierwszy wysunęły się zróżnicowania stylowe związane z przynależnością utworów do określonych poetyk. Z tego względu wyodrębniamy na przykład dramat symboliczny, którego twórcami byli choćby Metterling czy Wyspiański, ekspresjonistyczny, reprezentowany na przykład przez Kajzera i Micińskiego. Z nowych odmian dramatu dwudziestowiecznego najważniejsze to dramat epicki, tu warto przywołać dzieła Bertolta Brechta, dramat poetycki Eliota, dramat groteskowy rozwijający się w ramach tak zwanego teatru absurdu, jak w sztukach Becketa, Ionesco, Witkacego, Gombrowicza i Mrożka. Przejdźmy do gatunków dramatu. Tragedia. Nazwa pochodzi od słów po grecku tragos, kozioł, i aoit, pieśń. Tragedia ukształtowała się w starożytnej Grecji i związana jest z kultem Dionizosa. Gatunek obejmuje utwory, w których ośrodkiem akcji jest nierozwiązywalny konflikt między wyższymi siłami, przeznaczeniem, prawem, tradycją, religią, obowiązującymi normami, a dążeniami jednostki, nierzadko wybitnej, jednak ponoszącej na końcu klęskę. Bohater z góry skazany jest bowiem na przegraną. Tragedia grecka miała cechy religijno-kultowe. Włączona była w system wielkich Dionizji. Na początku był monolog lub dialog. Później pieśń chóru. Potem następowały epizodia. Sceny dialogowe, monologowe, także fragmenty narracyjne i znów na końcu pieśni chóru. Klasyczna forma tragedii greckiej była dziełem wielkich dramaturgów V wieku przed naszą erą. Aischylosa, autora Orestei, Sofoklesa, którego najbardziej znane dzieła to Antygona, Król Edyp, Elektra oraz sztuki Eurypidesa, Andromacha i również Elektra. Wzory tragedii antycznej stanowiły zasadniczą tradycję dla twórców renesansu. Na przykład u Jana Kochanowskiego w Odprawie posłów greckich oraz dla francuskiej tragedii klasycznej XVII wieku u Corneille'a w Cydzie, u Racina w Brytaniku, Berenice czy Fedrze. Zdecydowanie różny od klasycznego typ tragedii ukształtował się w XVI i XVII wieku w Anglii. Szczególnie dostrzec to można w dramatach Williama Szekspira, zwłaszcza takich jak Hamlet, Macbeth, Romeo i Julia, Król Lear. Do modelu tego nawiązała potem tragedia w romantyzmie, na przykład u Goethego, Byrona, Igo, Puszkina czy u polskich twórców Słowackiego i Krasińskiego. W nowszej literaturze elementy tragedii znajdziemy u Ibsena, Strindberga, O'Neilla czy Wyspiańskiego. Dostrzegamy je też później w dziełach choćby Sartra i Eliota. Komedia. Jeden z trzech gatunków dramatu o pogodnej treści, obejmujący utwory, których zasadniczą cechą jest komizm. Komedia powstała w starożytnej Grecji z improwizowanych mimów ludowych oraz pochodów, połączonych ze śpiewami satyrycznymi, zwanymi komos,
i należącymi do obrzędów dionizyjskich. Komedia antyczna stworzyła podstawowe formy europejskiej komedii nowożytnej, zapoczątkowanej w epoce renesansu. Główne odmiany. Komedia sytuacji o dynamicznej akcji obfitującej w perypetie, na przykład komedia omyłek Williama Szekspira. W komedii charakterów środki komicznego wyjaskrawienia służą budowaniu wyrazistych, moralno-psychologicznych sylwetek bohaterów. Tak jest w Skąpcu i Świętoszku Moliera. Komedia satyryczna, ośmieszająca różne środowiska społeczne, obejmowała komedię obyczajową, na przykład Moralność pani Dulskiej Zapolskiej i komedię polityczną Powrót posła Niemcewicza. W XIX wieku tradycja molierowska odżyła m.in. w twórczości Fredry, na przykład w Zemście czy w Ślubach panieńskich. Komedia okresu realizmu i naturalizmu wchodziła w związki z dramatem obyczajowo-psychologicznym, na przykład u Antoniego Czechowa. W dramaturgii XX wieku komedia występowała w różnorodnych formach, jako wykład paradoksalnej moralistyki, zwłaszcza u Shawa, a także w utworach Pirandella, jako gra z uświęconymi motywami historycznymi, mitologicznymi i literackimi, jako instrument działania dydaktyczno-politycznego, na przykład u Bertolta Brechta. Znamienne stało się zacieranie odrębności gatunku przy wzrastającym znaczeniu elementów groteskowych i hiperbolicznych oraz środków ekspresji nienależących do komizmu, na przykład tragikomedia, tragigroteska, tu głównie u Dürrenmatta, Ionesco oraz Mrożka. Dramat właściwy. Gatunek ukształtowany w nowożytności za sprawą odstąpienia twórców od tradycyjnych wyróżników starożytnych form komedii i tragedii. Początkowo mianem tym określano tragikomedię, czyli utwory łączące elementy tragedii i komedii. Ale z czasem nazwę tę zaczęto używać w stosunku do poważnych utworów, budujących napięcie na innych zasadach niż zasady konfliktu tragicznego. Wyróżnia się kilka odmian dramatu właściwego, m.in. dramat romantyczny, np. mickiewiczowskie Dziady, mieszczański, tu przywołajmy Wojciecha Bogusławskiego Mieszczki modne, obyczajowo-psychologiczny, na przykład Ich czworo Gabrieli Zapolskiej, społeczno-polityczny, na przykład dzieła Bertolda Brechta i jeszcze wiele innych utworów powstałych w czasach nowożytnych. Moi drodzy, kończąc, mamy nadzieję, że wszystkie te trzy części poświęcone epice, liryce i dramatowi będą bardzo przydatne Wam podczas powtarzania sobie wiadomości z historii i teorii literatury. My ze swojej strony bardzo dziękujemy za wspólny spędzony czas i zapraszamy Was na strony internetowe Kaliskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Dziękujemy. Dziękujemy i trzymajcie się zdrowo. Powodzenia na egzaminach.